Hej, witajcie w kolejnym filmie. Przyszło łóżeczko. Łóżeczko przyszło. To jest jedyne, czego mi brakowało w mojej jakby całej kolekcji i brakowało mi do tego do filmów. Jak widzicie, gdzie kupiłam, no to jest w ogóle jakiś cyrk. Tam był najtaniej. Ale nie spodziewałam się, że w tym sklepie kupię łóżeczko, powiem wam szczerze. Okej, czyli to będzie tak. Okej, i tu jest, dobra. Okej. Wygląda to w ten sposób, że wam pokazuję. Proszę bardzo, tam nie zwracajcie uwagi, tam są ciuchy, które bardzo mnie prosiliście, żebym nagrała. Nie podoba mi się tutaj, że to jest takie wyniecenie. Zaraz zobaczymy. Mam nadzieję, liczę na to, słuchajcie, że nic nie będzie takiego tutaj złego, uszkodzonego. Chciałabym to... Dobra. O tak. Na bok. Wow! Bardzo ciężkie, ale musi być raczej ciężkie. Dobra, opię na razie tak i już wam pokazuję. Jest to łóżeczko turystyczne firmy Fisher Price. Te 9 kg, to nie wiem, czy ono waży 9 kg. Bardzo możliwe, bo jest dość ciężkie. I to jest łóżeczko kołyska. No i co? Możecie sobie wpisać. To jest chyba nazwa, tutaj proszę bardzo. Kupić je myślę, że w dużej ilości sklepów, czy na Allegro, czy... No dużo tego jest, tak powiem. Ja znalazłam w dość dobrej cenie. I co? I to jest jedyne, co i czego mi brakuje do filmów, powiem wam szczerze. Tak jak powiedziałam chwilę temu. I mam nadzieję, że będzie wszystko ok, bo nie podoba mi się na przykład to, czy tamto na dole. I będzie wszystko ok. Postawię tutaj statyw. Może mi się nie przywróci nic. Chciałabym... Hops, dobra. Otworzyć się jakoś w jakiś sensowny sposób. Wiecie, żeby tego nie rozerwać, bo nie lubię rozrywać kartonu, a karton zawsze może mi się przyda. Jak tutaj z tyłu wygląda. O, proszę bardzo. Opakowanie. Można prać tą pościel. Jest materacyk w zestawie. Nasze zajmujące najmniej miejsce składane łóżeczko. Fajnie, fajnie. Już mi się podoba. Dobra. I zrobię szeroki kąt, żebyście więcej widzieli. O, uwielbiam ten telefon za to, że mogę wam pokazać więcej niż normalnie jego miał mi pokazać wam aparat. Ops, proszę bardzo. Ach, to się zamknę. Ops, o. O, zapowiada się bardzo fajnie. Okej. Okay. A few moments later. Niestety z folii, a tu jest blokada jakaś. Ja się zastanawiałam właśnie, co to jest. Dobra, czy coś tam jest jeszcze? No, to już nic nie ma. Mam tyle pudeł w tej komórce, że jeszcze jedno pudło to naprawdę już będzie, to już będzie za dużo. Postawię teraz statyw w ten sposób. To wszystko z tego, co widzę. Czyli po prostu musimy to tak złożyć jakby w ten sposób. Ale trzeba. Dobra, mniej więcej już wiem. Rozpocznę nogi.
tutaj mamy nogi i... Oj. A te trzy tytki, dobra. Do wrzucenia. Dobra, mamy pierwszą nogę. Ta-da! Gigantyczne. Myślałam, że będzie mniejsze. Ale powiem wam szczerze, że to jest chyba najmniejsze łóżeczko, jakie dało mi się kiedykolwiek znaleźć na rynku. Ponieważ jest to 89 chyba centymetrów. Jakoś tak. I jest to również kołyska. W takim stopniu. Tylko muszę zdjąć jeszcze te folie. Kartony. Tak, tak, te folie trzeba zdjąć. I zaczynamy. Znaczy zaczynamy. No i na tym kończę filmik dzisiejszy. Jeszcze zaraz położę tutaj lalę i zobaczycie, jak to wygląda. Dobra, i mamy tutaj Jasia w swoim nowym łóżeczku. Ja to łóżeczko później wstawię tam do konta. A ogólnie jak nie będę chciała nagrywać, to po prostu je będę składać. Tak jak widzieliście, było już złożone. Jak widzicie, tam jest mnóstwo ciuchów. Postaram się nagrać nawet teraz. Zobaczę, jak wygląda sytuacja w kuchni, bo jest trochę z rewolucji tam zaczęłam robić. No, więc, ale przyszedł kurier i kurier wszystko zepsuł. Byłam strasznie ciekawa, jak wygląda to łóżko. No, więc tak to wygląda. Jeszcze pokażę wam z tej perspektywy. Wszystkie wymiary znajdziecie w internecie. Wszystkie te ceny są naprawdę różne. Wszystko znajdziecie po prostu wpisując nazwę tego łóżeczka. Jeszcze wam tutaj, o, raz jeszcze pokażę. Wpisujecie, wyświetla wam się ta kołyska. Jest to łóżeczko dostawne. Serio, to nie jest problem. Nie musicie tego pisać mi w komentarzach. Ja i tak prawdopodobnie wam nie odpowiem, bo komentarzy jest mnóstwo i nie nadążę na nie odpisywać. No, dobra. To dziękuję wam jeszcze raz. Do zobaczenia w kolejnym filmie.